Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Automatyczna kasa w Urzędzie Miasta. Pierwszy opatomat w Polsce. Koncert dla środowisk twórczych. Biały Orlik darmowy dla dzieci. Marcin Waszczyński znów na Cichej. Chorzowianie wspierają Wielką Orkiestrę. Dobry tydzień chorzowskich szczypiornistek. I będziemy zbierać kolejne punkty. Lirex pokonuje AZS Uś Katowice. Kolejne spotkania trzeba dalej tak wygrywać. W chorzowskim magistracie uruchomiono automatyczną kasę. Urządzenie, które zainstalowano na parterze budynku, ma skrócić kolejki do kasy, ponieważ pozwoli mieszkańcom na wnoszenie opłat samodzielnie. Obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Maszyna przyjmuje wszystkie nominały od 50 groszy do 100 zł. Wpłaty są natychmiast widoczne i dostępne dla Wydziału Księgowego Urzędu. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala dokonał pierwszej płatności, korzystając z nowatorskiego urządzenia płatniczego. Moim zdaniem bardzo prosta obsługa jest. Skoro ja się nauczyłem, to tak naprawdę każdy się tego nauczy. Jest to, jak Państwo wiecie, pierwszy opatomat w Polsce. W tej chwili zlokalizowany właśnie u nas w urzędzie na parterze. Oczywiście służy w celu uspełnienia kas, działalności kas urzędowych, aby osoba, która ma dzisiaj na razie opłaty związane z Wydziałem Komunikacji, czyli tak naprawdę związane z rejestracją samochodu, wtórnikiem dowodu rejestracyjnego, czy też prawem jazdy, przychodzi do tego urządzenia bez stania w kolejce, w kasie, uiszcza opłatę i z pokwitowaniem wraca do wydziału, powiedzmy, że opłata została uiszczona i na tej podstawie dostaje czy to też tablice rejestracyjne, czy też dowód, czy też wtórnik dowodu rejestracyjnego. W chorzowskim urzędzie można płacić również kartami płatniczymi. 4 terminale, 3 w głównym gmachu na rynku i 1 w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Dąbrowskiego pozwolą na bezgotówkowe wnoszenie wszystkich urzędowych opłat. Na razie wyjątkiem będą podatki. 7 stycznia w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się koncert zorganizowany przez władze miasta dla chorzowskich środowisk twórczych. Na scenie wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Goście mogli posłuchać najpiękniejszych tang. Koncert poprowadził profesor Krzysztof Jakowicz. Staramy się, żeby to spotkanie noworoczne środowisk kultury było skierowane z jednej strony do twórców, z drugiej strony również, żebyśmy mogli twórców przedstawić tym mieszkańcom, którzy jeszcze ich nie znają albo jeszcze się nie zetknęli z niektórymi z nich. Można to nazwać spotkaniem, uroczystym spotkaniem noworocznym. Do końca stycznia Biały Orlik będzie otwarty dla dzieci za darmo. Wystarczy, by dziecko przyszło z rodzicem lub opiekunem, wtedy pociecha może wejść za darmo, a osoba dorosła płaci normalną cenę biletu. Jeżeli natomiast uda się dziecku wyciągnąć dwóch rodziców, czyli przyjdzie mama i tata bądź opiekunowie, no to wtedy dziecko wchodzi nieodpłatnie, a opiekunowie płacą bilety ulgowe. To jest nowe lodowisko, ono zostało otwarte dopiero 21 grudnia, więc no, musimy jakoś jeszcze trochę aktywizować życie na tym lodowisku na Orliku, bo Katowicka żyje sobie już swoim życiem. Pierwszy rok zawsze jest takim rokiem trochę próby. To jest zupełnie inny rejon, zupełnie inna dzielnica. Jest to teren związany ze szkołą, więc też jest taka bariera trochę, że jak wchodzimy, to nam się wydaje, że wchodzimy może na teren szkoły. A to jest Morris, to jest naprawdę zupełnie oddzielny obieg, więc serdecznie wszystkich zapraszamy na Białego Orlika. Promocja dla dzieci będzie trwać do końca stycznia. Po ponad 12 latach Marcin Baszczyński wraca na Cichą, by ponownie reprezentować barwy chorzowskiego klubu. Ruch Chorzów podpisał umowę z doświadczonym obrońcą. Zgodnie z kontraktem zawodnik będzie związany z ruchem do końca sezonu 2012-2013 z opcją przedłużenia o rok. Cieszę się ogromnie, że tak to wszystko się zakończyło. Wiele czynników było na to się składało, ale w końcu udało się wszystko dopiąć. Dziękuję za zaufanie. Mam nadzieję, że będę mógł je spłacić na boisku. Duże oczekiwania, ale ja też przed sobą te oczekiwania, tą poprzeczkę jeszcze podnoszę, bo zawsze gdzieś tam ambitnie przez życie przechodziłem i stawiałem sobie wysokie cele. Tutaj też jest trochę rzeczy do zrobienia. Może nie ma aż takiego ciśnienia, ale Ruch to jest firma i zasługuje na wyższe miejsca w tabeli i będę chciał, żeby to jak najszybciej osiągnąć. Jak chorzowianie wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?
Na Stadionie Śląskim odbył się mecz Old Boyów, a na lodowisku Jantor w Katowicach miał miejsce mecz przyjaźni w hokeja pomiędzy Naprzodem Janów a Ruchem Chorzów. W meczu piłkarskim Old Boyów, który rozegrany został na boisku ze sztuczną nawierzchnią Stadionu Śląskiego, reprezentacja Śląska wygrała ze wspólną drużyną Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze 3-0. Mecz Old Boyów, ale myślę, że sporo gwiazd z dawnych lat i to się cieszymy naprawdę z tego. Przybyło na boisko ze sztuczną nawierzchnią. No i cieszymy się, że kibice także wspierają, rzucają pieniążki do skarbonek. Najważniejsze jest to, że gramy fair play i zbieramy pieniądze na woź. W różnej konfiguracji, ale często się spotykamy, gramy w różnych turniejach, memoriałach. I takich właśnie imprezach dla kogoś, na kogoś. Myślę, że może tempo już nie jest to, ale gdzieś tam parę składnych akcji gdzieś można jeszcze pokazać komuś, gdzie pamięta jak to my kiedyś graliśmy, bo no nie dał się ukryć, że czas ucieka i czasami do tej piłki już nie da się zdążyć, ale bardzo często bierzemy udział i myślę, że jeżeli to ma tylko komuś służyć, to jak najbardziej. W trakcie spotkania trwała zbiórka pieniędzy prowadzona wspólnie ze sztabem WOŚP, utworzonym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie. 12 stycznia na lodowisku Naprzodu Janów rozegrano 6 mecz przyjaźni pomiędzy hokeistami Naprzodu Janów, a piłkarzami Ruchu Chorzów wspieranymi przez Gwiazdy Sportu i Estrady. Na lodowej tafli zaprezentowali się m.in. byli i obecni hokeiści Naprzodu Janów, Kabaret Młodych Panów oraz piłkarze chorzowskiego Ruchu. To akurat są najlepsi chyba hokeiści wśród piłkarzy, najmniej kontuzjogenni zawodnicy, więc spokojnie dadzą sobie radę. Jak na lodzie? Jak ryba w wodzie. Robię to głównie dla Owsiaka, dla Wielkiej Orkiestry. Wczoraj pierwszy raz wszedłem na łyżwy, autentyk. A dzisiaj gram w hokeja w tych łyżwach. Gramy dla orkiestry. Po raz 6 już w Janowie. Lodowisko znowu pełne. Myślę, że będzie tak co roku. Bez względu na to, która to będzie z kolei edycja, 30 czy 20, myślę, że będzie tak samo. Zapotrzebowanie na hokej, jak widać, jest duże, zwłaszcza w dobrym wydaniu, a my serwujemy hokej najwyższych lotów. Podczas meczu zbierano pieniądze, licytowano koszulki oraz różne gadżety. Ostatni tydzień był bardzo dobry dla zawodniczek KPR-u Ruchu Chorzów. Duży krok w kierunku Final Four Pucharu Polski zrobiły szczypiornistki Ruchu w pierwszym meczu 1/4 Pucharu Polski. Niebieskie pokonały KSS Kielce 33-24. Każda wygrana jest, wiadomo, dobrze wpływa na nasze głowy i mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej. Nie było kilku podstawowych zawodniczek, nie wiem czy kontuzje, czy trener je troszeczkę oszczędzał. Na pewno będzie o wiele ciężej w Kielcach. Trzeba mocniej się spiąć i popełnić mniej błędów, wykorzystać 100% sytuacje i spokojnie wygrać i grać o Puchar Polski. 13 stycznia szczypiornistki Ruchu Chorzów pokonały Pogoń Baltikę Szczecin. Końcowy wynik 30-26 zapewnił pierwsze ligowe zwycięstwo Ruchu od 10 listopada, kiedy to chorzowianki pokonały Sambor Tczew. W końcu przerwałyśmy tą złą pasę, która ostatnio na nas tak ciążyła. Cieszę się, że zdobyłyśmy te 2 punkty ważne, bardzo ważne dla nas. I mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej i będziemy zbierać kolejne punkty, które są nam bardzo potrzebne. Przełamanie, byliśmy bardzo zmobilizowane na ten mecz, wiedziałyśmy, że nam są punkty teraz potrzebne. No i co, wyszłyśmy maksymalnie zmobilizowane i zdobyłyśmy 2 punkty. Najbliższy mecz w Superlidze Kobiet niebieskie rozegrają na wyjeździe z Wistalę Łączpol Gdynia 19 stycznia. Klirek z Chorzów pokonał AZS Uś Katowice 4-2. Pierwsza połowa zakończyła się remisem po bramkach Liszki i Łopucha. W drugiej odsłonie trafił Salisz, a wyrównał Wolański. Ostatnie słowo w tym pojedynku należało do gospodarzy, którzy po golach Łopucha i Pstruśnickiego zapewnili sobie komplet punktów. Takie mecze są ciężkie do pewnego momentu. Wynik był bardzo równy, na szczęście później odskoczyliśmy tam na bramkę w końcówce. W końcówce udało się tam jeszcze strzelić, AZS wycofał, myśmy... Tutaj Paweł Przyszyński strzelił i troszkę się to uspokoił, chociaż do końca była walka i cieszy, że mecz po walce wygrany, najwyższe punkty i kolejne spotkania trzeba dalej tak wygrywać. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.